Dzień dobry. No, muszą starczyć 4 godziny snu. Lepiej teraz stać wcześniej i sobie później, no niezdrowo, ale odespać chwilkę, niż nie zdążyć. Także zabieram się za robienie shortów i pracy dalej na YouTube. Nie będę tego teraz pokazywać z rana, no bo na ostatnim odcinku tego było aż za dużo. I śmigam na zakupy i catering. Popracowałem trochę przy shortach i teraz rozpisuję w darmowym Excelu co, komu, ile. Żeby wiedzieć, ile robić zakupów. Tu mam dużo przerw, bo też z racji urlopów jakichś tam ludzi nie było, albo nie wszyscy biorą w tym samym dniu. Także no dzisiaj jest trochę więcej, więc spoko. Trochę jestem pognieciony, ale każdy w pewnym momencie życia się gniecie. Ale się troszkę udało też zrzucić tego brzucha wystającego. Dobra, lecę na zakupy. Raz po raz w życiu należy coś zmienić. I dzisiaj właśnie otworzę bramę garażu pilotem. A nie tym sznurkiem, co się tak ciągnie. Słuchajcie, mam dla was bardzo ważną informację. Wiem już, w jaki sposób zostanę milionerem. I wy też możecie to osiągnąć. Wystarczy tylko, jak się ściąga skarpety wieczorem, nie? Bo właśnie pranie zdejmowałem. Jak się ściąga skarpety wieczorem, to trzeba tak ściągać ze stopy, żeby ich nie przekładać na drugą stronę. I wtedy, jak już jest sprane i jest na dobrej stronie i się wyciąga z pralki i się rozwiesza i potem się je składa, to nie trzeba każdej jednej skarpety z lewej strony przekładać na prawą. I to na przestrzeni 10 lat potrafi, a właściwie pozwala zaoszczędzić tyle czasu, że przez te 10 lat możemy robić więcej, pracować więcej, no i oczywiście też nie kupować kawy na mieście, tylko wziąć z domu. I przez te zaoszczędzone przez 10 lat pieniądze można kupić 4 kamienice w centrum Warszawy i żyć z rentierki albo inwestować dalej, czyli reinwestować. Żyjmy świadomie. Machiavelli Motivation. Po prostu wiesz, nigdy nie możesz się poddawać. Musisz cały czas mocno wierzyć w swój plan, bo jak ty nie uwierzysz w swój plan, nikt tego za ciebie nie zrobi. Nigdy się nie poddawaj, zawsze przyjdź do przodu, zawsze miej plan i cel. Ludzie na twojej drodze będą ci mówić, że nie dasz rady, nie słuchaj ich. Nie słuchaj tych ludzi, wierz w siebie. Tak mocno, jak tylko potrafisz. Zdaj sobie sprawę, że szczęście jest w zasięgu twoich rąk. Albo stóp, jeżeli chodzi o skarpety i oszczędzanie czasu. A tak poza tym zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do mojego nowego projektu. Kanał na YouTube Partaż w Tramwaju oraz blog i strona internetowa, gdzie będzie można kupić w promocyjnej cenie tylko dzisiaj e-booki jak unikać alimentów, jak wyłudzać zasiłek w Niemczech oraz edycja rozszerzona jak wyłudzać świadczenia socjalne na opłacenie części wynajmu mieszkania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dobre ceny, wszystko sprawdzone. Przygotowuję się na trasę. Okulary do auta? Czek. Napoje? Czek. Dla mnie też. No ale batony proteinowe jednak tutaj schowane i tanie energetyki. Tak. Bo jednak tu będę łokciem pilnował i dysponował. Tak. No jako, że upload trochę trwa, to po zakupach prosto już uruchomiłem cały proces dodawania
filmu na YouTube. Tam już wszystko opisałem, a teraz dodaję jeszcze na Spotify osobno. Tu też muszę przekleić odcinek. To już jest następny odcinek na 22 września. Zajebisty odcinek, no kurczę, co mam wam powiedzieć. No jestem zachwycony wręcz, jak jest lekki, zabawny. No super, nie? Każdy odcinek jest ważny i fajny, natomiast ten poprzedni z Fryderykiem i ten tutaj z Weingutem, to z Karolem Maksymowiczem i z Izą Cieślak. No jest lekki, fajny, rześki, zabawny, ale jest też taki balans pomiędzy takimi szczegółowymi informacjami dotyczącymi produkcji win i żartami. Naprawdę... Ja nie chcę sam sobie wlewać, ale uważam, że realizacyjnie i sposób, w jaki ta cała rozmowa została przeprowadzona i jak to wypadło, no, sam bym był bardzo ukontentowany oglądaniem takiego podcastu. Jakbym tego w ogóle nie robił i zobaczył to tak totalnie z zewnątrz. Fajnie wyszedł ten odcinek i... To jest zasługa przede wszystkim tego, że ta dwójka jest świetnymi ludźmi, pełnymi pasji. No, lubię takie coś, naprawdę. To jest jackpot, nie? Tak, ten kawałek, który nawijam na początku, to sobie sam napisałem i zaśpiewałem. A nawet nie wiedziałem wtedy, tak mi po prostu wpadło, a teraz dopiero po jakimś czasie, już 20 odcinkach zrealizowanych, produkcji z shortami razem ponad 200 filmów, co jest naprawdę sporą ilością. Dopiero teraz sobie uświadamiam, jak bardzo prawdziwe są te słowa, które tam napisałem, które wyszły nie wiadomo skąd. Fajnie. No, wlewam sobie, ale co? No, zdaję sobie sprawę z pewnego pakietu kompetencji, jakie mam i nawet to nie jest wybujałe ego, tylko no nie każdy mógłby robić to, co ja robię, natomiast też ja dużo rzeczy nie potrafię robić i mi nie wychodzi tak, jak innym ludziom wychodzi. Każdy ma jakieś coś swojego, co potrafi robić i myślę, że dostrzegłem to właśnie przez ten projekt medialny. Bardzo bym chciał w to wejść głębiej i zrobić z tego po prostu jakby taką podstawę swojego życia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest dużo rzeczy do poprawy, nauki, ale myślę, że idę w dobrym kierunku. To jest takie ciasto owsiane. I tutaj już mam zmielone płatki, normalne płatki. I właśnie gniotę banana, który jest też ważną częścią. Potem wbiję jajka, a następny film, jako że mam mało czasu, to będzie już gotowe ciasto. Strong Elastic Fotsafe Container Latex Powder Free Snug Fitting, cokolwiek to znaczy, ale przede wszystkim Glove Canve Uset on Aether Hand i no i oczywiście ten Fotsafe. No wiadomo, Container Latex albo Latex Powder Free i Food Safe. Yeah. Tak, mam pończochę na głowie. I tak, jestem niekonsekwentny w tym, co mówiłem, bo mówiłem, że dopiero nagram wideo, jak wyciągnę ciasto z piekarnika. Ale dobra, zaraz będzie się piec rybka, łosoś i kotleciki z piersi z kurczaka, zmielone właśnie w sklepie mięsnym, więc tłuszczu bardzo mało, ciężko się to lepi, ale potem z przyprawą kebab... Potem z przyprawą kebab, znaczy mieszam to z przyprawą kebab i potem jak to już się upiecze i ostygnie, to tnę to na takie malutkie kawałki i jest coś w stylu właśnie kebaba. No wiadomo, że to nie jest takie samo jak kebab, ale nieco to przypomina i jest to zrobione w takim ustawieniu z takimi dodatkami, żeby to nadal było w miarę zdrowe, znaczy zdrowe, bo nie ma półproduktów, jest to świeżo zmielone mięso i nie ma jakichś tam polepszaczy, które jest w gotowym jedzeniu, które się kupuje. I fit w konwencji tego, jaką dietę ja produkuję dla klientów. Świeżo omielony pieprz, świeżo mielona sól himalajska i tymianek na rybkę. I to jest takie połączenie, które mi bardzo pasuje. Tymczasem... Co pokazuje czasomierz? 4 sekundy.
23 stopnie. No spoko. Czyli wyciągamy ciasto. Ale gorąco. Muszę przetrzeć kamerę. Ciasto owsiane jest gotowe. Spójrzcie Państwo, jak wspaniale wygląda. Z bananem i dodatkiem cynamonu. To akurat rybka. Jednak ciągnę dzisiaj też. Jadę zawieźć posiłki. Opa. Dla jednego z klientów u mnie w mieście. Fajnie, że się nie ogarnąłem, że pada deszcz. No, spoko. Fajnie, że pół godziny spędziłem w deszczu i dwie minuty przed powrotem do domu na moim osiedlu wyszło słońce, ale no okej. Widocznie Bóg tak chciał. Lubicie szczypiorek? Pasuje do kurczaka marynowanego, proszę Państwa, w sosie sojowym i z dodatkiem sezamu. Właśnie się zastanawiam, czy to wyschnie. Raz na jakiś czas, jak przy porodzie... Ej, byłem wyrzucić śmieci i patrzę na klatówkę, na klacie leży paczka. Do mnie. Strzekwije cwancyś. A w środku ręcznik. No fajnie, nie? Mam właśnie wakacje wykupiłem od nich. Tak kiedyś tam. Wcześniej. Lata temu. Tylko wybycie na plażę z takim ręcznikiem to trochę tak jak... Nie wiem. Wiecie, o co mi chodzi? Nie wiadomo, czy kupiłeś wakacje z tej porównywarki niemieckiej znanej, czy... Jesteś na jakimś kredycie, nie? Nie no, fajnie ogólnie, ale raczej nie wezmę na wakacje, tylko tutaj tak pięknie ułożę. No idealnie pasuje, wpasowane. Przepięknie. Bo nie chcę być na wakacjach przez innych obserwowany jako na przykład alimenciarz. Co jest ogólnie śmiesznym epitetem. Ale bywa. No, ja nie jestem, nie mam alimentów, nie mam dzieci. Ale czekaj, jakoś to tak, o. No idealnie, nie? Może tutaj jeszcze podwinę. Może to nazwać sztuką. No może nie. Ale to już na pewno. Mam takie dziwne rzeczy w łazience. I mam też książkę, którą sobie kupiłem, bo bardzo chciałem przeczytać. Marek Aureliusz, Rozmyślania. I zrobiłem z tego instalację artystyczną, tak to lubię nazywać, bo po prostu czytanie tego to jest dosłownie, no powodzenia, nie? Powodzenia. Przeczytałem parę książek w życiu, ale ta mnie po prostu rozwala i nie mogę przez to przepłynąć, nie? Niby spokojnie, ale no nie wiem, czy ktoś z Was czytał tę książkę, ale... Ciężko. Temu i temu coś tam. Temu coś tam i całość taka, nie? Ja w tym nie odnajduję jakichś większych, super, ekstremalnie fajnych i nie wiadomo jakich przemyśleń. Tu mam gwizdówkę. Zostawiłem sobie w miejscu, w którym przestałem czytać się. To była 79 strona i poległem po prostu, bo już uznałem, że jest to strata czasu po prostu, szczerze mówiąc. Możecie mnie prawda wyśmiać, albo uznać za hipokrytę, albo uznać za osobę, która nie rozumie piękna tej książki, natomiast dla mnie to jest strata czasu. Marek Aureliusz, jesteś stratą czasu. No i powiedz coś. No, zostaw komentarz. Zobaczymy.
Marek Aureliusz. No nie, on już jakiś czas nie żyje. Dłuższy czas. Siadam do kompa, włączam go i no, rejestruję TikToka, który jednak zwiększa zasięgi i nie chodzi tylko o cyfry i zasięgi, ale fajnie jakby więcej ludzi miało opcję i możliwość dotarcia do tego, co zostawiam w necie i jakby to jest w pewien sposób też dla mnie ważne i rozwijające i też coś, co wypada już zrobić, ponieważ jestem w kontakcie z kilkoma twórcami, większymi nawet, i każdy mówi to samo, że po prostu no, trzeba pójść w tę stronę, nie? Nie miałem do tej pory, jak na chwilę zakładałem jeden raz, drugi raz, ale tak nie czułem tego i nadal tego nie czuję, ale wiem, że to jest jedno z narzędzi, które może pomóc mi zwiększyć rozpoznawalność i po prostu dotrzeć do większej ilości ludzi. Ja myślę, że przekaz, który tworzę i zostawiam, jeżeli chodzi nawet nie o te vlogi teraz, tylko po prostu o podcast i to, co tam robię w tej formie zamkniętej, jest, myślę, że jest tego warty. Także ten, trochę nie ogarniam. Bio jest bardzo krótkie. Napisałem tylko, co za typ. Zostawiłem etat, idę w marzenia, robię YouTube razy dwa, podcast plus fan. Kmdy. Czyli, że w komentarzu będę zostawiał linki do jakichś swoich rzeczy, bo tak mi ktoś podpowiedział. Ciekawe, czy to rzeczywiście zwiększy ruch. Oprócz windy mam też schody, co ciekawe. Dość nietypowe.